Zaraz, zaraz, już kochanie, będą wiadomości dnia. Obudź się, wiadomości dnia. No dzisiaj dużo na temat wrzasku, na temat krzyku, na temat strajku, jak to Żydzi krzyczeli. No oni nie krzyczeli, zabić go, tylko że kłamie, zniszczyć go. No ale to i tak, jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, doszło do tego, że Żydzi pochwycili go chytrze. Tak jak tutaj sami mówią, o, że wy chytrzy jesteś. No to więc pochwycili go chytrze, sami Żydzi, i zabili Jezusa przy pomocy, prawda, no, przy pomocy Rzymu. Tak. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Dziękuję Państwu za wspólną modlitwę. Piąta tajemnica światła. Ustanowienie Eucharystii. Każda komunia święta jest nowym przymierzem między duszą a Bogiem.
nową rękojmią i zadatkiem pomocy Jego, pewnym, działającym, cudownym lekarstwem, wszechmocnym posiłkiem. Rzecznik dyscyplinarny ministra sprawiedliwości będzie uprawniony do stawiania sędziom zarzutów dyscyplinarnych i wstrzymania postępowań przed sądem dyscyplinarnym. Ustawa nie wprowadza żadnego wyłączenia co do osób mówiących... Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. I Ty, Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać, Maria z Krakowa. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże,
Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo. Módl się za nami. Święty Józefie. Módl się za nami. Przesławny potomku Dawida. Módl się za nami. Światło patriarchów. Módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy. Módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy. Módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego. Módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa. Módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny. Módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie Najczystszy. Módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie Najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy. Módl się za nami. Józefie Najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło Cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku Ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podporo rodzin. Módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych. Módl się za nami. Nadziejo chorych. Módl się za nami. Patronie umierających. Módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się, Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Kto się z nami modli? Modliła się zła słuchaczka. Bóg zapłać. Wielki zapłać. Z Panem Bogiem. Nadto uwzględniając okoliczność, że Pan Minister Sprawiedliwości będzie decydował o liczbie sędziów wchodzących w skład poszczególnych sądów dyscyplinarnych, natomiast orzekanie w sądzie dyscyplinarnym będzie obligatoryjne dla sędziego i niezależne od wykonywania pozostałych całej rodzinie Radia Maryja dziękuję za wspólną różańcową modlitwę. Za 2,5 minuty serwis informacyjny Radia Maryja, po nim audycja aktualności dnia. Żadnych rozwiązań, które pozwalałyby sędziom bezkolizyjnie łączyć obowiązki orzecznicze w sądzie, w którym normalnie pracują, z obowiązkami sędziego sądu dyscyplinarnego, które mogą być od siebie znacznie oddalone. Może to doprowadzić do nadmiernego obciążenia pracą sędziów i w konsekwencji negatywnie wpływać na poziom ich orzecznictwa. Proponowane rozwiązanie przeczy założeniu ustawy, która w ocenie projektodawcy ma się przyczynić do w rzeczywistości może prowadzić do przewlekłości postępowania. Kolejne rozwiązanie, które narusza podstawowe zasady porządku prawnego określone w Konstytucji, dotyczy przyznania ministrowi sprawiedliwości prawa wyłonić czynności sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji oraz prawa do zwracania przez ministra sprawiedliwości sądowi dyscyplinarnego na stwierdzenie uchybienia, żądania wyjaśnień oraz usunięcia skutków uchybienia, a więc prawo do wiążącego i do nadania w sądach postępowania dyscyplinarnego. O tym mówi projektowany artykuł 112d ustawy prawa o stronie sądów powszechnych oraz artykuł 41 ustawy prawa o stronie sądów wojskowych. W demokratycznym państwie prawnym niedopuszczalna jest sytuacja, gdy organ władzy wykonawczej ingerował w przebieg postępowania sądowego, tym bardziej wydawał jakiekolwiek zalecenia czy decyzje wiążące sąd. W projekcie ustawy wprowadzono regulację, że czynności ministra sprawiedliwości nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której członkowie sądów dyscyplinarnych są niewolnicy i zawiśli. To jednak regulacja ta ma jedynie pozorny charakter, bowiem trudno sobie wyobrazić, jakie zalecenia wydawane sądowi przez ministra sprawiedliwości wkraczają czy nie wkraczają w stronę niezawisłości sędziego, a więc w razie niewykonania zaleceń przez sędziego, który jest członkiem sądu dyscyplinarnego, nie można wykluczyć sytuacji, które minister sprawiedliwości skorzysta z przyznawanych uprawnień i powoła rzecznika.
rzecznika dyscyplinarnego ministra sprawiedliwości, którym wstęcia wobec takiego sędziego, prowadzącego postępowania dyscyplinarne, Opiniowane rozwiązania nie tylko naruszają, jest godzina 13. ale dają duże zasady trójpodziału władzy, przekraczając niedopuszczalne dla państw demokratycznych sposób, granice równoważenia się i ustępy prawa władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Tu Radio Maryja. W naszym programie Czas na Wiadomości. Ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezbędna, by przeprowadzić reformę ustrojową sądownictwa, powiedział poseł PiS-u Andrzej Matusiewicz. Przedstawił on w Sejmie założenie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Początkowo rozpatrzenie tego punktu zaplanowano na jutro, jednak dziś rano włączono go do porządku obrad. Opozycja protestowała. Projekt PiS-u dotyczący Sądu Najwyższego przewiduje m.in. 3 nowe izby sądu, zmiany w trybie powoływania sędziów i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Nowe regulacje mają gwarantować pełnienie funkcji sędziego przez osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i etycznych, mówił w Sejmie poseł wnioskodawca Andrzej Matusiewicz. Dlatego jednym z najważniejszych elementów projektu jest reforma sądownictwa dyscyplinarnego dla sędziów, prokuratorów, komorników, notariuszy i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, polegająca na utworzeniu w ramach Sądu Najwyższego nowej autonomicznej Izby Dyscyplinarnej. I to jest, proszę Państwa, ta zmiana ustrojowa sądu. Ta zmiana w rozumieniu artykułu 180 ust. 5. My nie zmieniamy ustroju państwa. Zmieniamy ustrój sądu. Następnie głos zabrała pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. W swoim przemówieniu oceniła, że proponowana przez PiS regulacja to likwidacja Sądu Najwyższego. Obecnie krytyczne stanowisko do ustawy przedstawiła w Sejmie przewodniczący KRS Dariusz Zawistowski. Ustawa o Sądzie Najwyższym dziś rano została włączona do porządku obrad. Wywołało to ostry spór. Posłowie Nowoczesnej PO zarzucili PiS-owi łamanie zasad demokracji i regulaminu Sejmu. Wnioskowali przy tym o przerwę w obradach. PSL domagał się odroczenia rozpatrywania projektu. Poseł Kukiz 15 Grzegorz Długi wnioskował natomiast o zmianę sposobu prowadzenia obrad Sejmu, bo jak mówił, Sejm ma być świątynią demokracji, świątynią dyskusji, świątynią kultury. Doszliśmy do tego, że z jednej strony mamy fałszywą, rewolucyjną zagorzałość, która chce upartyjnić do reszty sądownictwo bez reformy sądownictwa. Ja chcę zwrócić uwagę, że projekty nie przewidują reformy wymiaru sprawiedliwości. Nie przewidują nic dla przeciętnego śmiertelnika, który się znajdzie w sądzie. Przeciętny śmiertelnik niewiele ma z tego, kto rządzi w Sądzie Najwyższym. Z drugiej strony mamy totalną histerię po drugiej stronie, poniekąd zrozumiałą, aczkolwiek nieuzasadnioną. Wbrew pozorom to nie jest sprzeczne. Wobec tego uważam, że powinniśmy przywrócić godność tej Izbie. Powinniśmy zacząć rozmawiać. Na pewno nie rozmawiać pod pistoletem czasu. Posłowie PiS-u nie wykluczają, że prace nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym zakończą się jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Fundacja Wolność od Religii przeprowadza ankietę na temat szkolnej katechezy, przedstawiając ją jako formę dyskryminacji uczniów niewierzących i nieuczęszczających na lekcje religii, podaje nasz dziennik. Zdaniem gazety sami ankietowani oznajmili, że pytania zawarte w ankiecie są tendencyjne i przemawiają na niekorzyść religii. Profesor Urszula Dudziak z Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaznacza, że w obecnym szkolnictwie istnieje niekrzywdząca i niedyskryminacyjna alternatywa dla dzieci niewierzących i nieuczęszczających na lekcje religii. Nikt nie zmusza do uczestnictwa w lekcjach religii. Każdy ma prawo nie chodzenia na te lekcje. Tu nie ma obowiązku. To jest na zasadzie dobrowolności, fakultatywności. Nawet istnieje przecież wybór i do tej pory na świadectwie mamy religię łamane przez etykę. Jeżeli ktoś ma chęć, może chodzić na zajęcia z etyki, a przecież etyka jest różnorodna, tak jak filozofia. Kto ma ochotę poznawać intelektualnie tego typu treści, jak najbardziej do nauczania religii nie jest nikt zmuszany, ale też nie powinno się odbierać prawa tym, którzy chcą na nią uczęszczać.
Ankieta mająca zbadać rzekomy dyskryminacyjny charakter lekcji religii stworzona została w ramach projektu Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii – równość w szkole. Wdrażanie projektu finansowane jest z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego kontynuacja wspomagana jest dotacją Fundacji Batorego. Od jesieni tego roku przez najbliższe 2 lata grupa Tauron będzie dostarczać energię elektryczną do ponad 100 jednostek administracji publicznej. Warta ponad 60 milionów złotych oferta złożona przez polską spółkę zwyciężyła w przetargu 4 firmy. Wśród odbiorców będą ministerstwa, urzędy wojewódzkie, prokuratura, a także m.in. obiekty Komendy Głównej Policji i Archiwum Państwowego. Grupa deklaruje chęć utrzymania pozycji lidera w zdobywaniu istotnych zamówień publicznych, co ma dać pozytywną perspektywę w realizacji planów sprzedażowych. Z danych wynika, że w ubiegłym roku Tauron uczestniczył w ponad 1200 postępowaniach publicznych, a w tym roku od stycznia do maja wziął udział w ponad 200 przetargach ogłaszanych przez klientów publicznych. Grupa Tauron należy do największych polskich firm. Jest drugim co do wielkości producentem oraz największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Szef MSW Austrii Wolfgang Sobotka zapowiedział, że jego kraj może w ciągu 24 godzin zamknąć granice z Włochami na przełęczy Brenner, by powstrzymać napływ nielegalnych migrantów. W wywiadzie dla niemieckiej gazety Bild szef austriackiej dyplomacji zaznaczył, że jego kraj zamknie ten fragment granicy i wprowadzi kontrolę, gdy liczba nielegalnych migrantów w Austrii wzrośnie. Polityk podkreślił, że w Austrii na 1000 mieszkańców przypada 4 uchodźców, a we Włoszech 2. Bild przypomina, że w tym roku do Włoch przyjechało 85 tysięcy migrantów, a większość z nich nie ma szans na otrzymanie azylu. Dziś przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północnym wschodzie oraz w górach zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotny deszcz. W górach możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy, około 23-24 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Wiatr dziś słaby, miejscami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali, ciśnienie będzie wolno spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w Rozmowach Niedokończonych podejmiemy temat religijność neurotyczna, a katolicka duchowość. Naszymi gośćmi będą Państwo Monika i Marcin Gajdowie, rekolekci i terapeuci. Spotkanie o 18.15 na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Z naszymi gośćmi spotkamy się również w audycji dla małżonków i rodziców i podejmiemy temat wychowanie w wierze. Początek spotkania godzina 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Atak na katechezę. Sponsorowana przez zagranicę ankieta fałszywie przedstawia szkolną katechezę jako dyskryminację. Szczegóły w naszym dzienniku. Niechęć do oczyszczenia. Niechętne reformie sądownictwa głosy płyną głównie ze strony sędziowskiego establishmentu. Opozycja gotowa na porażkę. Zatrzymać, ale jak? Opozycja nie ma pomysłu, jak zablokować reformę sądownictwa. Na co liczy? Czytam w naszym dzienniku. Szkoła wymaga dalszych reform. O tym, czego konkretnie potrzebują dziś nauczyciele i uczniowie, mówi w naszym dzienniku dr Tomasz Dziurla, wykładowca akademicki i były nauczyciel gimnazjalny. Łączymy serca. Cykl Barbary Wachowicz, w którym barwnie przedstawia powrót Tadeusza Kościuszki do Ameryki. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy słuchacze, kochana rodzina Radia Maryja, zwracam się szczególnie do ludzi młodych, wybierających studia, do rodziców, dziadków, wychowawców, przyjaciół. Każdy z młodych, kto przypominamy Państwu, że nie ma żadnych dziadków. 45-50 lat, jak się żyje, to chyba normalka.
tu w Polsce, no na raka umierają. Dwa razy więcej już. Uwaga, uwaga, uwaga. Wyższej szkoły kultury społecznej i medialnej. Nie ma u nas lewackiego kształcenia. Są bardzo dobrzy profesorzy i wykładowcy, dobrzy Polacy z otwartymi głowami na obecną rzeczywistość w Polsce i świecie. Zapraszamy na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Studia licencjackie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności kultura medialna, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, politologia, nie bójmy się politologii. Potrzeba dobrych dziennikarzy, prawdziwie służących prawdzie, ale i polityków, którzy będą zatroskani o dobro wspólne, a nie będą kombinatorami, politykierami, co ma często miejsce. I tak politologia specjalności, polityka międzynarodowa, marketing polityczny, polityka społeczna i ludnościowa, kulturoznawstwo specjalności, turystyka kulturowa, techniki aktorskie i reżysery oraz nowość, uwaga, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. A więc nowość, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. Nowością też jest informatyka medialna. Ten kierunek jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I tu jest określona ilość miejsc. Informatyka medialna to interesujący, nowatorski program studiów, zajęcia praktyczne w laboratorium audiowizualnym, rzetelna wiedza i umiejętności praktyczne potrzebne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Zajęcia ze specjalistami z branży medialnej informatycznej, CMS i sieci komputerowe. Wyjątkowe możliwości praktyk zawodowych, public relations i marketing dziennikarski. Niskie koszty kształcenia ze względu na dofinansowanie studiów ze środków EFS. Liczba dofinansowanych miejsc jest ograniczona. Studia inżynierskie, informatyka specjalności, grafika komputerowa, techniki multimedialne. Studia drugiego stopnia, magisterskie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności, dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska, dziennikarstwo online i marketing sieciowy oraz politologia. Bardzo polecamy, bo potrzeba dobrych polityków, specjalności, bezpieczeństwo państwa i dyplomacja, polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Studia podyplomowe, nabór we wrześniu, dziennikarskie, retoryka i komunikacja społeczna, grafika komputerowa i techniki multimedialne. Proszę Państwa, więcej możecie się dowiedzieć, pytajcie, telefonując od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 pod numerem telefonu w Toruniu, a więc 56 610 7200. 56 610 7200. Możecie Państwo też popatrzeć na portal Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.wsksim.pl. Szukajcie Państwo więcej informacji, przekazujcie dalej. Właśnie młodzież jest przyszłością. Kochamy Polskę, starajmy się o dobre wykształcenie, ale i dobrą formację osobowości, formację ducha, sumień. A wtedy będzie wszystko dobrze. Ta młodzież przemieni Polskę na lepsze. Ale to zależy od każdego z nas. Zapraszam. 13 minut po 13. Aktualności dnia. Przed mikrofonem Maciej Dariusz. Witam Państwa. Zapraszam. Pytają się,
Aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest wiceminister sprawiedliwości, pan minister Michał Wójcik. Szczęść Boże. Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Kłaniam się, panie ministrze, prosto z sali sejmowej, bo dzisiaj Sejm jest centrum debaty związanej z Sądem Najwyższym. Już ustawy o KRS-ie, o zmianie ustrojów sądów powszechnych trafiły na biurko prezydenta i czekają na rozstrzygnięcie. Natomiast trwa teraz sprawa Sądu Najwyższego. Na jakim to jest etapie, panie ministrze? Akurat trwa jeszcze czytanie. W tej chwili przemawia przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, pan Dariusz Zawistowski, dlatego w tle możecie państwo słyszeć taki szum sali sejmowej. Rzeczywiście ta debata trwa już kilka godzin. Przemawiała między innymi pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Gersdorf, ale także przemawiał tutaj wnioskodawca, pan poseł Matusiewicz, który przedstawiał informacje dotyczące szczegółowe tego projektu. I to, co na początku chciałem państwu przekazać, to jest informacja dotycząca tego, czy rzeczywiście te rozwiązania zbliżają nas do standardów krajów Europy Zachodniej, czy nie. I specjalnie właśnie dla państwa, dla słuchaczy Radia Maryja, przygotowałem taką informację dotyczącą chociażby funkcjonowania tego systemu w Niemczech, bo w ostatnich dniach dużo takich nieprawdziwych informacji pojawia się w różnych mediach. Tymi informacjami posługują się politycy opozycyjni. Ja przygotowałem sobie artykuł 95 Konstytucji Niemieckiej. Zajrzałem wczoraj, gdzie jest takie zdanie, że jeżeli ojciec pozwoli, to zacytuję: o powołaniu sędziów Trybunału Federalnego, czyli Sądu Najwyższego, decyduje właściwy minister. To jest minister sprawiedliwości wraz z komisją do spraw powoływania sędziów składającą się z ministrów sprawiedliwości landowych, tak zwanych krajowych, oraz członków wybieranych przez Bundestag. W Szwecji sędziowie Sądu Najwyższego są mianowani przez rząd na propozycję Rady Nominacji Sędziowskiej. W Holandii również minister sprawiedliwości rekomenduje kandydata do Sądu Najwyższego. Ostatecznie ta kandydatura jest podpisywana przez króla, ale minister sprawiedliwości na wielu etapach w różnych krajach jest jako przedstawiciel władzy wykonawczej, który ma jakiś wpływ na to, jak kształtować bazę sądowniczą. Dlaczego o tym mówię już na samym początku? No dlatego, że główny zarzut, który jest kierowany pod naszym adresem, i to na pewno słuchacze doskonale wiedzą, w ostatnich dniach bardzo często się pojawiał, był taki, że minister sprawiedliwości będzie miał wpływ na to, co się dzieje we władzy sądowniczej. To dotyczy m.in. tej ustawy omawianej, projektu o Sądzie Najwyższym, ale także, tak jak ojciec powiedział przed chwilą, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdzie również pojawia się minister sprawiedliwości. I tutaj chciałem posłużyć się właśnie tymi trzema przykładami, pokazując, że władza wykonawcza ma bardzo często bardzo silny wpływ na kształtowanie władzy sądowniczej. A w Polsce niestety, ale władza sądownicza sama wybierała się, sama rozliczała się. No i efekt jest taki, że doszliśmy do poziomu zaufania dla wymiaru sprawiedliwości 30%, czyli bardzo, bardzo niskiego, 70% społeczeństwa po prostu w ogóle nie ufa wymiarowi sprawiedliwości. To jest jakiś punkt wyjścia w ogóle do dyskusji na temat samego wymiaru sprawiedliwości. Ja chcę powiedzieć, że dyskutujemy w tej chwili nad ustawą o Sądzie Najwyższym, ponieważ jest propozycja zgłoszona przez posłów, grupę posłów, którzy byli, to trzeba bardzo mocno podkreślić, zastraszani. Przewodniczący między innymi Platformy Obywatelskiej klubu, pan poseł Neumann, mówi, że te osoby mogą spodziewać się zarzutu. No, taka rzecz nie zdarzała się w ciągu ostatnich 27 lat, żeby podobna sytuacja miała miejsce.
rzeczywiście jakikolwiek poseł jest zastraszany tylko dlatego, że podpisał się pod projektem. Panie pośle, panie ministrze, ale z takimi sytuacjami mamy do czynienia w ostatnim czasie nagminnie, kiedy lider Platformy Obywatelskiej, kiedy też Sławomir Neumann wspomniany, jakieś groźby, które mogą mieć znamiona gruźb karalnych pod adresem posłów, ale także pod adresem dziennikarzy są kierowane różnego rodzaju groźby, jak choćby przez posła Tomasza Lenza, Waldemar Żurek, sędzia, który też jest dosyć znany opinii publicznej z KRS-u, rzecznik KRS-u, mówi, że wszyscy, którzy dopuszczają się łamania konstytucji, staną przed Trybunałem, będzie rozliczał, tu cytat, rozliczał Trybunał Stanu polityków, którzy przed nim odpowiadają, a inne osoby, które tworzą projekty antykonstytucyjne, będą odpowiadać przed sądami powszechnymi. Mówię to Państwu z pełną determinacją. Jest powszechne zastraszanie władzy ustawodawczej w tym zakresie. Tak, no to są właśnie karygodne przykłady. Właśnie wspominam taką konferencję sprzed kilku dni, gdzie jeden z posłów mówił o tym, że będą postawione zarzuty. No to tak jakby się stawiał w roli prokuratora. Drugi z kolei, w tym przypadku wasz przewodniczący Grzegorz Schetyna, powiedział, że odpowiemy za to, będziemy odpowiedzialni za to, że przeprowadzamy reformę sądownictwa. Rzeczywiście to wszystko powoduje też jakieś emocje niepotrzebne. W czasie konferencji zresztą Grzegorz Schetyna mówił o tym, że trzeba podgrzewać emocje i to się da wyczuć. To, co się dzieje w ostatnich dniach, to, co się dzieje w tej chwili wokół Sejmu, no to jest właśnie efekt tego podgrzewania emocji. To, że się mówi i powiedział to w czasie konferencji, przecież nie kto inny, tylko Grzegorz Schetyna, że Pucz był, to wszystko, co się działo kilka miesięcy temu, to był Pucz. Trzeba się przygotowywać teraz na kolejne rozwiązania, rozstrzygnięcia. No przecież Pucz to jest obalenie konstytucyjnego porządku. No właśnie, a na to jest, panie ministrze, artykuł 128 kodeksu karnego, zamach na organ konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, paragraf pierwszy. Kto w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistniania tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Kto czyni przygotowania, a o tym mówił Grzegorz Schetyna, do popełnienia przestępstwa określonego w paragrafie pierwszym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Paragraf trzeci. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Czy nie ma tutaj wyczerpanych znamion artykułu 128 kodeksu karnego? A to jest właśnie pytanie dotyczące granic wolności słowa, prawda? Bo każdy parlamentarzysta jest chroniony immunitetem zarówno materialnym, jak i immunitetem formalnym. Często zdarza się, że za wypowiedzi jakieś, które przekraczają dozwolone granice, jest kierowany wniosek do Komisji Etyki Poselskiej, tam ewentualnie jest jakaś kara. Natomiast no tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że takie słowa nie padały w ciągu ostatnich 7 lat. Ja sobie nie przypominam, żeby kiedykolwiek straszono posła tylko z tego powodu, że zdecydował się podpisać pod projektem ustawy. I tu rzeczywiście to jest smutne. To jest rzecz nie tylko smutna, to jest rzecz skandaliczna i to jest rzecz niebezpieczna. Bo tego rodzaju słowa, one zachęcają do nakręcania się takiej spirali nienawiści. To jest bardzo niebezpieczne. Są emocje, bo wiedzieliśmy, że będą emocje przy okazji dyskusji na temat reformy wymiaru sprawiedliwości, ale no nie mogą politycy opozycyjni podgrzewać tych emocji. Czasami mówią i chwalą się, że podgrzewają emocje. No i muszą pamiętać, że tak naprawdę oni również są współodpowiedzialni za sytuację w kraju, jako opozycja, nie tylko rządzący, którzy przecież konstytucyjnie odpowiadają za bezpieczeństwo, ale także opozycja. Więc trzeba ważyć słowa, uważać, jakie się słów używa, bo to może niepotrzebnie wzbudzić właśnie jakieś emocje u ludzi i wzbudzać zimę, ale można się też na razie na odpowiedzialność karną. No ale słyszymy, że raczej te emocje po tamtej stronie nie będą studzone, raczej będą rozgrzewane. Tak zwani obywatele RP będą szykowali wraz z KOD-em i z innymi ugrupowaniami ulicznymi i bojówkami ugrupowań opozycji totalnej uliczne różnego rodzaju happeningi. Niektórzy z nich wypowiadają się o tym, ile ofiar może zostać złożonych na ołtarzu obrony
ich demokracji, więc raczej należy się spodziewać, że tamta strona, panie ministrze, nie odpuści. Czy rząd jest przygotowany też na, no, na taką ewentualność, która z merytorycznością, z argumentami może mieć niewiele wspólnego? Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Nie ukrywam tutaj, ojcze, że czekają nas na pewno trudne godziny, te najbliższe w czasie tej debaty. Zresztą dzisiaj mieliśmy już kilkakrotnie próbkę takiego mocnego ataku ze strony posłów opozycyjnych. Co do tego protestowania, to ja powiem tak, jeżeli wszystko się odbywa zgodnie z prawem, to oczywiście, że to właśnie tylko potwierdza, że jest demokracja, że kraj się ma dobrze pod tym względem i że cała ta narracja, która była narzucana przez opozycję przez ostatnie miesiące, że jest nieprawdziwa. No i nic nie mamy przeciwko zgromadzeniom, które tworzone są zgodnie z przepisami prawa, czy nawet spontaniczne zgromadzenia. Natomiast no, jest rzeczą niedopuszczalną, karygodną, jeżeli ktoś posługuje się takim słownictwem, że będą jakieś ofiary. No naprawdę Polacy wiele wycierpieli i bardzo wiele nas kosztowało i naszych poprzedników, poprzednie pokolenia, to żebyśmy dzisiaj byli wolni, żebyśmy żyli w swoim kraju, mówili po polsku, dumnie mówili o sobie, że jesteśmy Polakami, no jeżeli ktoś coś takiego mówi, no to to jest rzecz niesłychana. Pamiętam również, ojciec, te zdarzenia, które miały miejsce kilkadziesiąt godzin temu, kiedy grupa manifestujących przebiła barierki i wtargnęła na teren Sejmu. No, taki obrazek niestety idzie w świat, obrazek Polski, ale nie mamy nic przeciwko protestowi, tak? Jeżeli ktoś protestuje zgodnie z przepisami prawa, ale nie można podgrzewać emocji, za to winie głównie przedstawicieli opozycji. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. No też słyszymy, jak bojówki uliczne mówią o tym, że przy każdej barierce, przy każdym przejściu będzie stał poseł opozycji z immunitetem i to im pomoże wejść tu czy tam. No ja mogę powiedzieć, że zastanawiam się w takim razie, to w takim razie po jakiej stronie stoją posłowie opozycji. No bo oni szumnie mówią demokracja, demokracja. Ja na początku państwu przedstawiłem rozwiązania w trzech krajach, gdzie nagle się okazuje, że w takich krajach jak Niemcy, czy też Szwecja, czy też Holandia, przecież to są kraje, w których istnieje trójpodział władzy i nagle się okazuje, że te rozwiązania, które my proponujemy, które są dosyć podobne do tych rozwiązań, które funkcjonują w innych krajach, może nie tak daleko idą, bo u nas naprawdę dużo większy wpływ będzie miał ten głos wszystkich sędziów, czyli Krajowa Rada Sądownictwa, niż w innych krajach. No, w Niemczech na przykład nie ma takiego organu odpowiednika Krajowej Rady Sądownictwa, w kilku krajach europejskich nie ma. Natomiast mówię, tutaj trzeba pościągnąć emocje przede wszystkim i merytorycznie rozmawiać. My jesteśmy otwarci na merytoryczną rozmowę. Zresztą propozycja nasza złożona rano przez przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości, przez pana ministra Marcina Warchoła. Propozycja mówiąca o tym, że będzie w momencie przeniesienia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego decydował o tych osobach, które pozostaną w tych trzech nowo stworzonych izbach po to, żeby Sąd Najwyższy funkcjonował przez te kolejne miesiące do czasu dokoptowania nowych członków, że będzie decydował nie minister sprawiedliwości, ale Krajowa Rada Sądownictwa. Więc no to jest jakieś wyjście naprzeciw oczekiwaniom, sądzę, znacznej części oponentów. Ale ja widzę, że nawet jak przedstawiliśmy propozycję zmiany, to nadal jest na nie opozycja, zdecydowana jej większość. Nie szuka kompromisu. Natomiast my nie możemy się cofnąć. My obiecaliśmy naszym wyborcom, że będziemy reformowali polski wymiar sprawiedliwości, który jest niewydolny w wielu obszarach. Należy się to Polakom, bo 27 lat to wyglądało naprawdę różnie. Symbolem z ostatnich miesięcy no wręcz można powiedzieć takiego skrajnego łamania prawa. To jest stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej w sądzie apelacyjnym w Krakowie, gdzie część osób w tej chwili jest aresztowanych, gdzie wyciągnięto wielkie pieniądze stamtąd. No, wyobraża sobie ojciec i państwo, sąd apelacyjny w Krakowie, jeden z najważniejszych sądów w Polsce. Ktoś mówi, że korupcja nie funkcjonuje w sądownictwie, no to właśnie warto podawać ten przykład. Tu nie chodzi o te drive'y, czy te inne jakieś trudne do komentowania sprawy, które w mediach się czasami pojawiają, drobne. Natomiast te duże, to jest gruba sprawa. Ale też chcę
przestrzeń przed jednym. Ja jestem daleki od tego, żeby oceniać całe środowisko bardzo źle. Same Ministerstwo Sprawiedliwości współpracuje z wieloma sędziami. W ministerstwie pracuje ponad 150 sędziów, ponad 150 prokuratorów. Naprawdę to są ludzie, których mam okazję, z którymi mam okazję codziennie pracować, o bardzo wysokim poziomie etyki, empatii, można powiedzieć, wiedzy i doświadczenia. I wielu takich sędziów również jest. Niestety te przypadki różne, które się zdarzają co jakiś czas, one rzucają się cieniem na całe środowisko. To nie zmienia także i postaci rzeczy, że środowisko jest niewydolne. Całe systemowo jest niewydolne. Systemowo było to źle skonstruowane. Przez ostatnie lata tu Platforma Obywatelska bardzo mocno się uniezależniała. Ale ja mogę się zapytać, co zrobiła dla sędziów w takim razie? Przez 8 lat, ojcze, przez 8 lat ta kognicja sądów wzrastała, sądów powszechnych. Tu Platforma nie starała się wyjść naprzeciw oczekiwaniom sądu. Tych spraw przybywało. Dziś jest 15 milionów, ponad 15 milionów. I to też jest jakiś problem, z którym my sobie poradzimy jako Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast z całą pewnością nie odejdziemy od tych reform. Punkt po punkcie reformujemy. Ja przypomnę tylko, kilka miesięcy temu przeforsowaliśmy ustawę dotyczącą przewlekłości postępowań. Jak głosowała opozycja? Była przeciw. Przeforsowaliśmy rozwiązania dotyczące jawności oświadczeń majątkowych sędziów. Jak głosowała opozycja? Przeciw. Przeforsowaliśmy rozwiązania dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Teraz jest to przez podpisem pana prezydenta. No to jest fundamentalna zmiana, bo przecież Krajowa Rada Sądownictwa to jest ten organ, który przedstawia wnioski o nominacje sędziowskie, a dalej decyduje już w ramach swoich prerogatyw pan prezydent. Więc niezwykle ważny organ. Ta ustawa, te przepisy są, one zostały uchwalone. Ustawa o ustroju sądów powszechnych. Przypomnę, losowanie sędziów, czy inaczej losowy przydział spraw. No przecież tego nie było. Przez 27 lat nikt nie wpadł na pomysł, że nie można się zgodzić z tym, że przewodniczący wydziału przekazuje sprawę konkretnemu sędziemu, bo to nie będzie transparentne. To może nie być uczciwe do końca. Rozgrzanemu sędziemu, rozgrzanemu. To chyba Bronisław Komorowski mówił, tak, że sędzia jest rozgrzany, to będzie. No nie, no oczywiście można i tak to traktować, natomiast nam chodzi o transparentny system. Bo trzeba sobie zadać pytanie na początku. Dlaczego obywatele źle oceniają wymiar sprawiedliwości? Dlaczego? Bo jest przewlekłość. Dlaczego? Bo niestety, ale nie ufają sądowi. Dlaczego nie ufają? No dlatego, że między innymi nie ma losu spraw. My przewidujemy także tak zwane ważenie spraw, czyli będzie zupełnie nowy system, gdzie sędziowie będą mieli przydzielane sprawy. No wiadomo, sprawa w sprawie nie jest równa, a przecież od tego też zależą awanse. Jeżeli przewodniczący wydziału daje jednemu sędziemu trudne sprawy i dużo spraw, drugiemu drobne sprawy, mniejsze, no to który sędzia awansuje? To zależy czasami od przewodniczącego wydziału. Tak nie powinno być. I my to zmieniamy w naszej ustawie. Na koniec chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli się mówi o tym upolitycznieniu polskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez nasze ustawy, no to gdzie jest tutaj logika? Skoro chcemy upolitycznić, to po co wprowadzamy przepisy o losowym przydziale spraw? No to jest bardzo istotna rzecz. Więc zmieniamy, szanowni państwo, zmieniamy to dla kraju, dla narodu, zmieniamy to zgodnie z naszym programem, który przedstawiliśmy przed wyborami, ale ta walka będzie niezwykle trudna, czego dowodem są te ostatnie dni i pokazywanie, no niestety nawet i za granicą. Niektórzy politycy nawet za granicę występują. To już jest haniebne. O pomoc do innych instytucji międzynarodowych, no przecież my znamy takie przypadki z historii. Tego nie powinno być naprawdę. Dyskutujmy tutaj. Tu jest to miejsce, żeby dyskutować. Nawet jeżeli ta dyskusja czasami jest trudna, mocna, ostra, to dyskutujmy tutaj, u nas w kraju na temat tego, jak ma system funkcjonować, a nie mówmy, że nic się nie dzieje, że to jest sprzeczne z demokracją, że trzeba prosić o interwencję instytucje międzynarodowe. To jest dla Polski niedobre. Choć pan jako realista wie, panie ministrze, że żadne ustępstwo i żaden argument merytoryczny raczej do opozycji, która sama określiła się jako totalna, nie trafi. Jedyne ustępstwo, które ich zadowoli, to będzie ustępstwo rządu. No, ale tego raczej się nie spodziewamy. Nie, my nie ustąpimy, ojcze, dlatego, że mówię, to jest fundamentalna sprawa, bo jeżeli patrzymy na funkcjonowanie państwa, to pamiętajmy, że są trzy takie podstawowe elementy tego fundamentu. To jest władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza. Na władzę ustawodawczą i wykonawczą słuchacze Radia Maryja, tak jak i każdy obywatel w Polsce, ma wpływ poprzez wybory. Albo bezpośrednio, albo pośrednio decyduje o tym, kto zasiada w
parlamencie, kto stanowi rząd. Ale na władzę sądowniczą nic wpływu z państwa nie ma. Bardzo ograniczony, można powiedzieć, jest wpływ, bo politycy też zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa. Jest 4 posłów, jest 2 senatorów, jest minister sprawiedliwości, jest przedstawiciel prezydenta, ale generalnie tak naprawdę zdecydowaną większość mają sędziowie. To oni decydują o tym, kto tak naprawdę będzie przedstawiony we wnioskach panu prezydentowi. My to zmieniamy. My uważamy, że na 25 osób, te 15 osób może być w ten sposób wybierane, że zadecyduje o tym tak naprawdę parlament. Parlament, który jest reprezentacją całego społeczeństwa. A to, kto będzie, nad kim będziemy głosowali, to tak naprawdę pierwszy impuls wychodzi od całego środowiska sędziowskiego między innymi. To między innymi 25 sędziów bez żadnej organizacji nawet może zgłosić swojego kandydata i taki kandydat będzie głosowany w parlamencie. No to jest transparentny system i to nie jest coś, co łamie zasady, które funkcjonują na świecie. No na Łotwie, przepraszam, ale tak się decyduje na przykład o wyborze sędziów. W różnych krajach no, są różne systemy, ale naprawdę my nie łamiemy zasad, które wypracowaliśmy, które są zgodne z polską obowiązującą konstytucją. To jest artykuł 4. Artykuł 4 jest fundamentalny. Zwierzchnią władzy ma naród, suweren, naród. A nie może być tak, że ludzi się straszy, że się mówi o tym, że tu się będzie działo coś niezwykłego, że my rozwalamy standardy, które były wypracowywane przez lata, że my tworzymy jakiś system, który uprzywilejuje jedną tylko formację polityczną. Formacja polityczna nie będzie miała wpływu. Proszę nie wierzyć w jedną rzecz. Minister Sprawiedliwości nie będzie miał żadnego wpływu, żadnego na to, jak będą sądzili sędziowie. Nie ma takiej możliwości po prostu. Jeżeli ktoś tak mówi, że minister sprawiedliwości skupi swoje władzę prokuratorską, sędziowską, to po prostu kłamie. To jest nieprawda. Dziękuję bardzo. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję z panem Bogiem. Czyli obudź się, Polsko, na...